Hejo, hejo! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. No i kochani, na początek aktualizacja. Zobaczcie, jest chyba dochodzi za 10:18, czyli za 10 minut na nasz kanał wleci filmik ze śmietnikowego spacerku, na którym to znaleźliśmy, uwaga, uwaga, całą torbę. Całą torbę biżuterii. Znaczy, no nie wiem, czy biżuterii stricte jako, wiecie, tak, gotowego wyrobu, czy półproduktów, no bo tam tego wszystkiego było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Torba, kochani, ciężka. My nie oglądaliśmy tego jeszcze. Jak przynieśliśmy to do domu, o, inspektor Czarek myśli, że będą paczuchy. Czaruś! Kochani, o czym chciałem powiedzieć. My tego nie przeglądaliśmy, jak przynieśliśmy to do domu. Tak. Po prostu idziemy na żywioł. Tak, to dla nas też będzie wielka niespodzianka. Przygotowaliśmy, słuchajcie, takie pojemniczki, żeby przesypywać z tych pudełek, z tych pojemników właśnie tutaj, żebyście wszystko widzieli. Nie wiemy, jak to zrobić logistycznie, ale jakoś mamy nadzieję, ogarniemy ten temat. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Na początek jeszcze... jak biżuteria. Kochani, przed chwileczką, no może nie przed chwileczką, jakieś pół godziny temu Edytka szła wysłać... Wysłać paczkę, ale wyrzucić śmieci. I wyrzucić śmieci, no dokładnie. I znalazła na naszym śmietniku taką oto szkatułeczkę. Taką oto szkatułeczkę. Jaka fajna, bo tak, po pierwsze zobaczcie, otwiera się góra. Hops. Jest pusto. I tutaj dzyndzelek, a tu już pusto nie jest. Tutaj mamy, co tam mamy? To możemy tak pokazać chyba. Co tutaj jest? Tu są jakieś gumki, takie do włosów. A to jest jakiś wisiorek. A to jest jakiś wisiorek. To mi przypomina... Co ci to przypomina? Takie... Wiem. Do pieca. Słuchajcie, zobaczcie. W starych piecach były takie te... Do nagrzewania czy coś takiego? Nie wiem. Ostrość, ale ostrość. Ale to mi się z tym kojarzy właśnie. Też było na drucikach takie rzeczy. To jest taki wisiorek jakiś. Dobra. Czyli to z takich nowości. No i tak, słuchajcie, no ponieważ to są takie kuleczki pewnie, różne takie pierdołki, no to nie będę Wam pokazywał to tutaj, tak wieszcie, w rączkach i w tych moich marchwianych. Po prostu Edytka tutaj usiądzie, będzie wszystko wysypywać, a ja z boku będę wszystko Wam pokazywał. Myślę, że tak to będzie najlepiej. Teraz przyszedł drugi inspektor, o, macha ogonem. Cześć, Rysiek. Rysio. Rysiunka. Salutek. Słuchajcie, jak w tym miejscu nagrywamy, no to koty przychodzą po prostu, bo one myślą, że są paczki, paczuszki, paczunie. Ale ta seria wróci na nasz kanał. Już to postanowiliśmy, więc cierpliwości, cierpliwości. A teraz? Dawaj tą torbę. Musi być malutkie cięcie, bo muszę kamerkę przełożyć jakoś tak, żeby było inny kadr. No i za chwileczkę wielkie rozpakowanie. Edytko, to będzie gotowanie na ekranie, czy pokazywanie w ogóle, bo zobaczcie, tak się przygotowaliśmy. Bardzo proszę, no żeby tutaj z tego wszystkiego, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Na początku te prace, które są zrobione już, nie? Czyli te serwetki. No właśnie. A co to było, Edytka? Przypomnij wszystkim. Taniec brzucha! To jest zrobione już. No i właśnie, coś tutaj jest. Ciekawe, co tutaj jest w środku? To są jakieś listki. Listki. To też tak na szyję, nie? Szyję. Tylko, że materiałowe. Tak. Rysiek idzie, inspektor. Ho, ho, a tutaj? To co? Orety. To też jakaś ten. Jak to złapać? A to nie są jakieś firanki? Kuleczki? Nie wiem. Rozwieszaj. Czekaj. Daj, złapię jedno. Bo to jest długie. No to daj na dół. Czekajcie. A może? No nie poplątane. Wiem. Poplątane. No. Długie.
I tu jest drugie, więc... Co wy myślicie? Myślę, że tak. Tak? Ozdobne takie, no. Być może. Być może. O! Hula, Rysiek, co ty robisz? Łobuz. Okej. Okay. I tutaj mamy serwetki. One są chyba właśnie krochmalone, bo one są sztywne. Sztywne. Choć nie wszystkie. Choć nie wszystkie. O, te już tak. Te już tak. Pomocniku! Mykaj mi stąd. Rysiu! Śliczne. Piękne. O, tak do zawieszenia. No po prostu rewelacja. Tak jest naprawdę dużo. Piękne. Dobrze widać? Tak, wszystko widzimy dokładnie. Razem z Rysiem. A to... musiałem, kochani, musiałem. To po prostu taniec brzucha w moim wykonaniu. Wiem, że ciężko będzie to znieść, ale musiałem. Rysiek, co ty robisz? No po prostu coś niesamowitego. I zobaczcie, tutaj są te wszystkie pojemniki. Rytko, ściągnij to. Tak, ja to sobie tu odłożę. Dobra. Patrzymy? Patrzymy. No możesz wysypać, Edytko, może. Wiesz, tak jak to planowaliśmy. Uwaga, wysypujemy. I szperamy, i szperamy. Co tutaj ciekawego? Tu jest jakaś klamerka. Do paska. I co my ciekawego tutaj takiego? Pewnie... O, jakie fajne. Też takie orientalne. Fajne, nie? Pewnie będzie sporo rzeczy poplątanych po prostu. Będzie problem z rozplątaniem. Ale wam pokażemy to wszystko też tak, jak jest. Nie będziemy tego rozplątowywać. Tym zajmiemy się później, bo to pewnie by trwało 3 dni. Tak, tak, dokładnie. A chcemy wam pokazać dokładnie, co wszystko, co znaleźliśmy, co znajdowało się. Co to jest? A, to też jest taka zawieszka. Tak, taki wisiorek. Fajnie, nie? O rety. O rajuśku. No tyle tego. Piękne. Te kamienie. Tak. Zobaczcie, jak one wyglądają. No jak $1,000,000, no. Tu są jeszcze, proszę. Jak $1,000,000. Jak brylanty, diamenty, po prostu. Się mienią, nie? Niesamowite. Tak, kolejny. No i myślę, że taki sposób prezentacji będzie najlepszy. To jest chyba jakaś bransoletka, ale pourywana. To tak jak mówisz, półprodukty. No też tak właśnie zauważyliśmy, że sporo jest rzeczy takich półproduktów przygotowanych do wykonania biżuterii. Tak, to nie wiem, co to jest. Własnoręcznie. O, to kolejne, proszę. Ja cię kręcę. To wygląda jak monety. No. Czekajcie. O. Odwrócimy. Tak. A oj, będzie długi filmik. Pierwszy pojemniczek. Będzie długi filmik chyba. Tak. Co tutaj mamy ciekawego jeszcze? To jest kolczyk. Ale czy jest drugi? Broszka. Tu jest też wisiorek. No i to jest właśnie już bardzo poplątane. Pomieszane z poplątaniem, tak. Tak, zerknijcie. Mówię, nie będziemy tego rozplątowywać tutaj na filmiku, bo to będzie za długo trwało. Ale cuda.
Ja cię kręcę. Tutaj spineczka była, ale się rozwaliła. Tu też są jakieś porozwalane łańcuszki. Tu jest bransoletka. Tu chyba też. Tak jest. Przez chwileczkę nic nie mówiłem. Edytka tutaj ślicznie prezentuje. Tutaj jest tylko do przymocowania. No piękne. I klucz, klucz. Piękne. Do czyjegoś serduszka. Dobra. To o, mamy. No proszę, tutaj. Jeszcze jaki kamień. Co jest? O, ho, ho. No i wszystko wrzuciliśmy z powrotem do tego pojemnika. Dobra, to mamy. To mamy. Sięgamy, bo niektórych to w ogóle nie widzieliśmy coś w środku. Ja tylko przepałem. Znaczy się cząsłem. I wyciągamy. Ogólnie, słuchajcie, o muszelki. Ogólnie, jak znaleźliśmy to, no to ja tak, rozmawiałem tam do kamerki, otworzyłem, zamknąłem ten pojemniczek, bo wiecie, co mi się skojarzyło, to, że tam są guziki i w ogóle takie pierdołki, które są niepotrzebne, nie? Dopiero potem kolejny pojemnik z biżuterią i z takimi rzeczami. Patrzcie, ile muszelek. Ho, ho, ho! Co? To jest też do półprodukty, wiesz? Mhm. Zobaczcie. Ktoś po prostu robił własnoręcznie biżuterię. I tyle rzeczy zostało. No i tu też będzie zabawa. Tutaj też zabawa. Tak jest. To trzeba poświęcić więcej czasu. To pokażmy tylko tak, jak to wygląda. Mhm. A coś, co jest rozplątane, Edytko? Tutaj jest jakiś taki... Tak. No to chyba... Co to jest? Też jest wisiorek. Ale to jest plastik? Czy to muszla? Nie, to chyba plastikowe jest. Nie wiem, ale wygląda cudnie. Ładnie wygląda. O! No. No śliczne. Tutaj brakuje tego jednego. Ale może gdzieś wypadł? Naprawdę. Gdybyś nie powiedziała, to... Nikt by nie zauważył. Dokładnie. Czekajcie, muszę się skupić na nagrywaniu, na tym, żeby patrzeć w kamerkę, a nie obok. Moment. No czekajcie, jest... ostrość jest, okej. Okay. Czy jest drugi? Nie. Może w innych pojemnikach? Może. Ło, jaki kolczyk. Mhm. A to co to za fujarka? Co? To też było coś do przywieszenia. Mhm. No i tak jak tutaj widzicie... Jeszcze też kolczyk. A co to, łupina od orzecha? Nie. Dobra, to czekaj tylko, to weź tutaj na przykład, następne, wiesz? No. Tutaj weź te. Nie, to przesyp do tego kochana. No, bo się wiesz. O, i okej. Okay. Tak jest. Muszelki też. Na boki lecimy z kolejnym pojemniczkiem. O, ale kuleczek. Jak kolorowo. O, bez kitu. No te to bym zjadł od razu. Jak cukierki, zobaczcie. No jak cukierki. Nie? No, bardzo apetyczne. No jak cukierki. Tu też jakaś bransoletka chyba była. Ale to kolorowo. Się, to się już wszystko rozsypuje. Widzisz? Mhm.
Tak, tak, tak. Nie było zawinięte. O. Po prostu niedokończony projekt. Tak. Co, Rysiu? Co jest? Co robimy? Co, mordeczko? Hej. A powiedziałaś już wszystkim hejo, hejo? Powiedz. Nie. Dobra. Skupmy się tutaj. O, to jest calutkie. Rysio! O, czekajcie moment. Też super. Bez kitu, ja cały czas myślę o cukierkach. Skup się. No i co tutaj mamy jeszcze, tylko tak? Tu. O, tu są kolczyki. Ale dotknij, jakie fajne. Filcowe. Nie, takie. Takie myziate, fajne. Myziate. O, tu się chyba otworzyło jedno. No i cóż. Takie to cudeńka. Edytka, dobra, chowaj to już. Tutaj przesyp z powrotem, bo ja to... Teraz się będziesz częstował. No, dokładnie. Okej. Dobra. Ho, ho, ho. Otwieraj, a my zaglądaj. Ach, no dobra, no wysypuj. Dobra, no zaglądaj. Wysypuj. O, to jest drugi kolczyk. W tamtym było, widzicie? W tym pierwszym. I znowu, o, jakie fajne te. Świetne, nie? Ale jakie fajne te półprodukty, zobaczcie. Też tak. Taka zawieszka, albo do kolczyka też jest. O, a to lampa. Nie. Jaki klosz. Naparstek. Ty masz pomysły. Rysiu, które ci się podobają? Rysiek. Hej, przystojniaku. Oho. Kuleczka spadła. Coś spadło. Dobra. Rysio by miał zabawy tutaj z tym. No i takie, zobaczcie. O, jaki pierścionek, patrzcie. O. Biedronka. Jaki słodki. No chyba wszystko, tak widzicie. Dobra, to przesłuchamy teraz. Do kolejnego, no czyli z tymi pojemnikami to mieliśmy dobry jednak pomysł, nie? Zobaczcie. Rysio. Dobra. Dobra. Kolejne. Wow. Ale kolorowo, ale kolorowo. Ale cudne. No, korale byłyby piękne. Super. Do tego może? Bardzo proszę. O. I do tego z powrotem też możesz. Wiesz, może jednak. Bo tutaj, zobaczcie, jeszcze troszeczkę jest. Będzie głośno. A bo wiesz co, dobra. Zostawmy to. Tak, tak, Edytko, bo... Oj. Bo będzie... Będzie się działo. Uwaga, następny. O, tutaj ciemniej zdecydowanie. O, zobaczcie, jaka różnica. Tutaj tak kolorowo, pięknie, cukierkowo, a tutaj z kolei... Fajnie posegregowane, nie? Tak. To są te... Lukrecja tu jest. Tu są lukrecjowe. Super. O, tu jest cała. Mamy jeszcze jakiś pojemnik? Oczywiście. O,
Dobra, Juśku. Edytko? Tak? A przeliczysz sztuki? Nie, ile? Bo pewnie mogą być takie pytania. A ile sztuk było? O, tutaj tak bardziej drewniane. Tak, ale jakie ładne. Dobra, wysypuj. Oho, ho, ho, ho. No super, piękne. No jak ktoś ma trochę wyobraźni, troszeczkę pomysłów, to naprawdę może z tego zrobić ciekawe projekty. Oczywiście. Czasem... Czyli nie my. Bardzo proszę. Czyli nie my, dobra. I tutaj chyba też jest drugi. Mhm. Tu kolejny. Wszystko drewniane. Takie filmiki są najlepsze, bo nie ma cięcia, nie ma nic, po prostu długi jak pociąg. Cały czas się nagrywa. No i tyle. Dobra, ja to spróbuję. Montowania za dużo nie ma. Z powrotem. Tak, bo już nie mam. Dobra. Kliku, wiesz? Bo tutaj zostało. To jest taki duży. Dobra. To ja może. O, ty tam sobie rób, a ja w słoiczek zajrzę. Oj. Spokojnie, to tylko Edytka. Kotek potem się potem, wiesz? Pozbiera. No to dobra, patrzcie jeszcze, bo być może coś przegapiliśmy. Co się tu zmieści? Nogą, nogą, ubijaj. Trzymam, no nie zmieści się. Wiesz co, to jest na zasadzie tak jak pakujemy się na targ staroci. Elegancko zapakowani, potem po targu, pomimo jakiejś tam sprzedaży, nie możemy się spakować z powrotem. To jest idealny przykład właśnie. Tak, dokładnie. Dobra, co tu mamy? Rysio pilnuje cały czas. Rysiu! No tutaj mamy słoiczek. O! Tutaj jest takich diamencików świecących i w ogóle. Moment. Tu jest coś zrobione. Albo poplątane. Albo poplątane. Prędzej to drugie. Daj zajrzeć tak bliżej, Rytko. Zaglądajcie. Rysiowi się spodobały muszle. Rysiu, ty tu jesteś, wiesz, monitorowany, koleżko. Zmieścisz? Myślę, że tak. Rysiuszka, co tu się dzieje? Dobra. No i ostatni baniak, ten wielki. Tutaj powinna być ta róża. Tak? Tutaj po... A gdzie jest ta róża? Jaka róża? No taka róża, co pokazywała na filmiku. Ryś, nie wchodź! To tutaj była? No taki kwiatek był. No to pokazywałam już ten wisiorek. Nie wisiorek, Edytko. A, to już chyba tak. No! Oho, ho! Bez dna. Teraz dopiero się odetkało. Ja cię kręcę. O Rajuśku, co tam mamy? Okej. Okay. Co tutaj mamy? Rysiek, taka zamiana. No i dobra. Widać dobrze? Oczywiście.
To jest, a to są gwiazdki takie. Jest kamerzysta. Co się na sufit przykleja. Powinny świecić. Jest jakiś rzemyk. Rysio spadł. No. No i doigrałeś się. No co robisz? Rysio. Tak, zajrzyjcie. To jest chyba pomarańcz czy coś takiego? Nie? Bo to są dziury po pestkach. No, czy raczej, nie? Raczej tak. No, a to co? Nie wiem. Rysiu podpowiada. O, i tu jest ta róża. O. Tak. Co pokazywałem na filmiku. Kawał blachy. Ale cudna. No. Tutaj położymy. Dobra. Tutaj też, nie wiem, czy była klamra jakaś, bo tutaj widzę, że jest ścięte. Ścięte. Muszelki. To jest przyklejone. Bo to jest perła. Edytka, co przyklejone? To jest perła. O, ten jaki piękny kamyk. To szkło. Szkło? Tak. Ale jęzor. Fajny. Ostry, bo czerwony. Tutaj się patrz, schowały korali. Ja cię kręcę, ile tego wszystkiego. O, bursztyn. Trochę sztuczny, ale kolor zgadza się. Kolor się zgadza. O, to jest ten motylek? Tak. O, tutaj jest też gwiazda. O, czekaj, a co to jest tutaj? O. A druga róża. Aha. Tylko, że ta nie ma... To była jakaś klamra, czy nie wiem co. Ta nie ma zawieszki. Zobaczcie, tutaj jest ta pierwsza, a tutaj jest ta druga. O, to super. Piękne. To super. Nie, no tak jeszcze zajrzyjcie. To też z klamerki. Jedna część, druga część. Nie wiem, co tu jeszcze, czego nie pokazywałam. Obracamy te wszystkie rzeczy. No nie wiem. To jest żyłka. O! Elegancko. Dla wędkarza też coś dobrego. Bardzo proszę. To jest właśnie chyba żyłka, żeby nie nawlekać to. Tak, dokładnie. No i chyba wszystko. No i chyba wszystko, nie? Słuchajcie, no zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę. Ale jak kolorowo. No i co? Nie macie ochoty na cukierki? Bo ja cały czas. Nie przeszło mi. Dobra. To chodźmy, przejdźmy do podsumowania. Tak, Edytko? Tak. No to już, po prezentacji. Mam nadzieję, że to był właśnie dobry pomysł, żeby tak to wam wszystko pokazać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzieliście. No większość, no może nie większość. To same. Praktycznie są te półprodukty właśnie do
tworzenia tej biżuterii. Aparaty znowu narobiły zamieszania, zadymy na YouTubie. O, biżuterii tona! A tu się okazały cukierki. A tu się okazały kolorowe cukierki. Ale kochani, my już mamy pomysł, co z tym zrobić, a inaczej, do kogo się odezwać, żeby no, z tych rzeczy powstały jakieś piękne arcydzieła i mamy nadzieję, że te osoby, które zostaną przez nas obdarowane tymi rzeczami, też no, będą wiedziały, jak to spożytkować i no być i może się też... Ucieszą, nie? I się ucieszą, ale być może też na przykład jak zrobią coś ciekawego, no to dadzą znać zdjątko i wrzucimy to na przykład na posta czy coś takiego. No, co by wam tutaj jeszcze powiedzieć ciekawego? To jest super. Mhm. No, chyba najciekawszy z tego wszystkiego... To był taniec brzucha? To był taniec brzuch. Zdecydowanie, ale nie będę go powtarzał. To był taki wybryk młodzieńczy, wiecie. No, ale obiecałem, nie będę wycinał? Nie wycinałem. Także tak to, kochani, wygląda. Wszystko widzieliście. Dla nas to naprawdę coś niesamowitego. Cała paka tych rzeczy. To też nie mogliśmy się doczekać, nie? Żeby to zobaczyć. Tak. Coś fantastycznego. No dobra, no to kończymy, kochani, ten odcinek. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za poświęcony czas, za te wszystkie łapeczki, za te wszystkie komentarze, za te wszystkie lajki, a to są łapeczki, no. Subskrypcje, też. No i wszystko. Za to, że jesteście. Za to, że oglądacie, po prostu jesteście niesamowici, cudowni, ach, przekochani. Dziękujemy, trzymajcie się w zdrowiu i do następnego oczywiście. Buziaki. Pa, pa. Pa.